Polskie piłkarki ręczne nie zdołały sprawić sobie i kibicom mikołajkowego prezentu. W swoim drugim spotkaniu na Mistrzostwach Świata nasze reprezentantki przegrały ze Szwedkami 30-31. Początek meczu nie zapowiadał jednak takiego scenariusza. Biało-czerwone zaczęły bardzo agresywnie i po 8 minutach prowadziły 5-2. Później jednak to rywalki przejęły inicjatywę i na przerwę Polki schodziły przy wyniku 13-15. W drugiej połowie Szwedki kontrolowały sytuację na parkiecie i dopiero w ostatnich sekundach pozwoliły naszej drużynie rzucić bramkę kontaktową. Po dwóch meczach rozegranych w Danii drużyna Kima Rasmussena ma więc na koncie wygraną i porażkę. Teraz Polki czeka dzień przerwy. Kolejnymi przeciwniczkami będą w poniedziałek reprezentantki Chin.